Marek Krzyż, witam Państwa. To jest pierwsze wydanie programu Bez Retuszu. Taką mamy ambicję, żeby nam drobiazgi nie zaciemniały oglądu całości i przepędzić je prostymi pytaniami, oby ich było jak najwięcej. Są takie proste pytania, które pozwalają opisać nawet najbardziej skomplikowaną rzeczywistość. Będziemy ich szukali razem z Państwem, bo jesteśmy i na Facebooku, i na Twitterze, inaczej się teraz nie da. Jesteśmy w studiu z publicznością. To też mocny punkt tego spotkania. Będzie czas, aby do pytań i zdań tych ludzi dziś powrócić. Chcielibyśmy, aby co tydzień w tym programie pojawiali się bohaterowie ostatniej akcji z tego minionego tygodnia, czy mijającego tygodnia, tych najgorętszych. A w tym tygodniu to oczywiście eurokampania. Gdyby ją chcieć opisać, jej temperaturę, Państwa zainteresowaniem, to kiepsko to wygląda, więc warto teraz zadać pytanie, czy warto iść na te wybory? I to pytanie właśnie w tej chwili Państwu zadajemy. Będziemy o tym rozmawiali z tymi, którzy ze sceny europarlamentarnej być może schodzą, ale także z tymi, którzy być może na tę scenę wchodzą. Na początek naszego spotkania zestaw takich gości w naszym studiu. Michał Kamiński, tym razem kandydat Platformy Obywatelskiej. Witam. Tadeusz Cymański. Solidarna Polska. Wojciech Olejniczak, SLD. Witam. Oraz Mariusz Antoni Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A tu Państwu jesteśmy winni jedno wyjaśnienie. Pan poseł Kamiński nie kandyduje, ani nie kandydował. Natomiast kłopot polega na tym, że pewne koszmarne komplikacje komunikacyjne zatrzymały kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w drodze do naszego studia. To się zdarza, musimy sobie jakoś z tym poradzić, ale zakładam, że pan poseł znakomicie dotrzyma towarzystwa pozostałej trójce w tej dyskusji. Postaram się godnie zastąpić moich kolegów. Wierzymy w to głęboko. Drodzy panowie, wmawia nam się, że 60, może 75% tego ustawodawstwa czy prawa, które opisuje naszą rzeczywistość, też pytanie, kto to jak policzył kiedyś, ciekaw jestem bardzo, to jest takie prawo, które powstaje w Unii Europejskiej. Tylko my wiemy również, że jest was tam 50-oro, jesteście zwykle skłóceni frakcyjnie, a Parlament Europejski nie ma inicjatywy ustawodawczej. Udowodnijcie mi, przekonajcie mnie, żeby na coś takiego głosować. Nie.